Witam Państwa w paranormalnej Polsce. Dzisiaj zajmiemy się zjawiskiem tajemniczych dźwięków. Po raz pierwszy ich pojawienie odnotowane zostało w sierpniu ubiegłego roku w Kijowie i Baku. Dzisiaj jest to zjawisko powszechne, a doniesienia napływają niemal ze całego świata. Pomimo faktu, iż większość filmów publikowanych na YouTubie to ewidentne oszustwa, samo zjawisko wygląda na jak najbardziej autentyczne. Także w Polsce są ludzie, którzy utrzymują, że zetknęli się z tym fenomenem. Przykładem może być pani Monika, mieszkanka warszawskiej Pragi. Dźwięk, który zauważył mój syn, i usłyszeliśmy go oboje, był przez nas słyszany w tym roku, na pewno w drugiej połowie stycznia. Wracaliśmy wtedy z miasta, ze szkoły, więc była to godzina między 16 a 18. I tak jak już powiedziałam, pierwszy usłyszał ten dźwięk mój syn, który jest 9-letnim chłopcem i jest bardzo bystry i spostrzegawczy. I po prostu zapytał mnie, mamo, co to jest? To, co słychać? Ja w tym momencie dopiero jakby zauważyłam, że faktycznie otacza nas dźwięk, który przypomina silnik samolotu, więc próbowaliśmy rozglądać się po niebie, szukać tego samolotu, ale jednocześnie miałam wrażenie, że nie może być to samolot, ponieważ nie słychać było, aby ten dźwięk gdzieś się przemieszczał. Tak jak to się dzieje właśnie z przelatującymi samolotami, że jest fala dźwiękowa. Cały czas natężenie było takie samo. Zmieniała się tylko minimalnie tonacja, tak jakby unosił się o pół tonu wyżej i później opadał. Słyszeliśmy to od wewnętrznej strony naszego budynku, który mieści się przy Alei Waszyngtona, blisko Ronda Wiatraczna. I co było bardzo dla nas dziwne, ten dźwięk przy wejściu do klatki, jak już wchodziliśmy do domu, on się nagle urwał, jak ucięty nożem. Czułam wtedy, że mój mózg rozpaczliwie próbuje przyporządkować go do czegoś, co jest racjonalne i co już jest poznane na przestrzeni lat, ale nie udało się. Fakt, iż nasilenie występowania tego zjawiska przypadł na początek roku 2012, spowodował, iż wiele osób zaczęło wierzyć, iż ma ono związek z przepowiedniami mówiącymi o przebiegunowaniu i końcu świata. Zaczęto je łączyć z trąbami aniołów, o których czytamy w Biblii. Istotnie, Apokalipsa świętego Jana opisuje koniec świata, a nawet znajdujemy tam wzmiankę mówiącą o tym, iż wszystkie te wydarzenia mają być poprzedzone odgłosami trąb jerychońskich. Powstaje pytanie, czy może chodzić tutaj właśnie o te zagadkowe dźwięki. Do tych dźwięków nie mogę się jakoś odnieść w sposób naukowy, dlatego że nie ma żadnych naukowych, wiarygodnych, rzetelnych informacji. No dopóki czegoś nie opiszemy, tak, to jest przyjęte w nauce, dopóty nauka nie będzie się tym zajmowała. No, a niestety te dźwięki jakoś nie chcą się pokazywać, nie chcą się pojawiać w pobliżu laboratoriów akustycznych i w tym jest bieda. Natomiast generalnie dźwięki takie zupełnie niesamowite i niepokojące znane są w geologii od bardzo dawna, wiązane są z geologią od bardzo dawna. Te dźwięki, o których mówię, które są opisywane w geologii, też są bardzo tajemnicze. Nie są może tak melodyjne jak te dźwięki, które słyszymy w YouTube, które mają, przypominają odgłos rogu, ryk jakiś. Natomiast te dźwięki, o których mówię, są bardziej płaskie. To jest rodzaj huku, ale na tyle głośnego, że powoduje zamykanie drzwi, zamykanie okien. W Stanach mają one nazwę Seneca Guns, czyli działa Seneki. Te dźwięki pojawiają się w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu, jakoś tak zadziwiająco często w Karolinie, Charleston, również ostatnio takie małe miasteczko,
nawiedziły seria takich dziwnych dźwięków, przypominających huk wielokrotnych, spowodowały panikę, masowe wydzwanianie na telefon 911 alarmowy i odpowiedź amerykańskiej służby geologicznej, która zajęła się tą sprawą i częściowo rozwikłała zagadkę, która nęka Stany, no właśnie mniej więcej od połowy XIX wieku, czyli już prawie 200 lat. Dotąd nie było żadnej rozsądnej koncepcji wyjaśniającej te dźwięki. Dodam, że one pojawiały się nie tylko w Stanach, na wschodnim brzeżu, ale w Indiach, w Holandii są znane, w Japonii, wszędzie mają lokalne nazwy. Prób wyjaśnień było dziesiątki, jeżeli nie setki. I ostatnio, no być może się udało, mianowicie mamy teraz takie czasy, że geofizyka dysponuje oprócz tych stałych laboratoriów sejsmicznych, stałych stacji sejsmicznych, bardzo dokładnymi, mobilnymi przyrządami sejsmicznymi, które można rozstawić w ciągu 2-3 godzin. Po licznych tych sygnałach od mieszkańców miasteczka USGS, amerykańska służba geologiczna, rozstawiła 7 takich sejsmometrów bardzo czułych, mobilnych wokół tego miasteczka i udało się powiązać ten dźwięk, który pojawił się w nocy, ze słabym trzęsieniem ziemi o magnitudzie 1,5, czyli to jest takie trzęsienie, które jest niewyczuwalne dla człowieka. I prawdopodobnie to właśnie jest przyczyną tych dźwięków podobnych do odległych huków armatnich, czy takich. Czasami te dźwięki rzeczywiście narastają trochę, narastają, mają jakąś tam modulację. I amerykańska służba geologiczna wydała komunikat, który wiąże te dźwięki z rojem trzęsień ziemi, czyli epizodami następującymi po sobie w niewielkiej odległości o różnych ogniskach. Problem z trzęsieniami ziemi polega na tym, że one wydają dźwięki, ale te dźwięki są niesłyszalne dla człowieka. To są tak zwane infradźwięki. Dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości. Jak wiadomo, człowiek ma tą zakres słyszalny, to jest od 20 Hz mniej więcej do 20 tysięcy Hz. Natomiast infradźwięki to jest wszystko to, co poniżej 20 Hz. I trzęsienia ziemi wydają głównie dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, niesłyszalne dla człowieka. Nauka wydaje się być bezsilna wobec tego zjawiska. Wciąż nie ma jednolitej i spójnej naukowej hipotezy tłumaczącej pochodzenie tajemniczych dźwięków. Brak wyjaśnienia, apokaliptyczna symbolika daty 2012 i anomalie, jakie obecnie zachodzą na naszej planecie, takie jak na przykład masowe wymieranie zwierząt, wszystko to sprawia, że pojawia się niepokój, wszystko to działa na wyobraźnię ludzi. Ludzie pytają, czy aby na pewno nie są świadkami spełniania się tych wszystkich złowieszczych przepowiedni. Z naszej strony możemy Państwa zapewnić, że dalej będziemy badać ten temat, zbierać informacje i doniesienia. Niewykluczone, że powrócimy do niego w najbliższych wydaniach naszego cyklu. Piszcie do nas na adres paranormalnapolska@wp.tv.